Witam Was bardzo wszystkich serdecznie. Trochę chyba pomyliłem kolejność, no dobra, nieważne. Także dzisiaj trening pleców, nogi się trenuję, kurde, wczoraj były plecy. Robiłem martwe ciągi, powiem Wam, że no fajnie, prostownik czuję, także zobaczymy jak to będzie, bo dzisiaj mam kurde, martwy ciąg na prostych nogach, ale chyba będzie dobrze. Tutaj jak widzicie, filmy się montują. Krzaki od znajomych, podopiecznych flatują, także kilka osób już uzbierało. Fajnie, fajnie, kurde, trzyma mnie to tak busy, w sensie, że kurde jest co robić. Teraz ojcze, idę na dół, idę sobie na dół coś zjeść, także lecimy. No, także jak mówiłem, pierwsze kurde zalewamy płatki i czekamy aż sobie tak spuchną. To są akurat płatki ryżowe. I teraz sobie tu dosypię białko. Izolat i już tam się kurde wszystko czeka, ale kurde dzisiaj słońce świeci strasznie, także my sobie wszyscy tyszemy, moja też jest już swój pre-workout, pies też już jest swój przedsenny posiłek, bo on pewnie idzie na 12-godzinną dżemkę zaraz. Także idziemy to i widzimy się pewnie z treningu, cholera, także do za chwilę. Trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we can find a way, we can find.
Jestem z mojej ulubionej miejscówki, jestem już w domu. Powiem wam, że to co się dzisiaj dzieje, to jest jakieś niesamowite. Raz jak wspominałem, moja siła jest jakaś kurde niespodziewana. A dwa, że mamy godzinę 14 po południu, a ja już muszę świecić światło w domu. To jest kurde jakieś strasznie dziwne, jak na tą porę roku. I no w sumie to nie wiem, chyba normalne, skoro tak. Ale no... Ciemno jest strasznie, nie? Dzisiaj. No druga godzina, jest 14. Jest tak kurde ciemno, że no jak sami widzicie, muszę przy świetle do was tutaj nagrywać. O, tak lepiej. Także jem mój posiłek potreningowy. Potem zabieram się za sprawdzanie czeków dalsze. Jakieś rozpisywanie, zmienianie w diecie. Moja też zrobiła swój czek, także trzeba wszystko poogarniać. I kurde, ukryć się dalej, bo AI zaczyna mnie znowu interesować. Mam tyle kurde nowych zainteresowań, ale nie mam na to czasu, kurde, no niestety. Jakoś to muszę wszystko porozkminiać, poukładać. Także odnośnie dzisiejszego treningu, jestem mega zaskoczony, jak ta siła teraz ruszyła. Normalnie czuję się, jakbym miał skok 15% w górę. Bardzo fajnie, że się tak dzieje. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Jestem też ciekawy, jak ta siła się będzie utrzymywać na redukcji, którą zaczynam za 2 tygodnie. No ale to będę was o tym wszystkim informował i mam nadzieję, że będziecie śledzić cały ten proces przygotowania do zawodów. Dobra, idę kurde, bo już zaczynam się kurde pocić. Czuję, że delikatne hipo mnie zaczyna łapać już z składu. Także do zobaczenia. Witam moi drodzy z powrotem. Siedzę sobie, kurde, filmy oglądam. Psa tam nie widać, bo ciemno już strasznie. To jest jakaś katastrofa, no powiem wam, że kurde 6 godzina i jest no ciemno. Człowiek dosłownie o świeczce musi siedzieć. No więc jedzenie porobione, wszystko sobie przygotowane. Jutro idę fajnie robić klatkę z naciskiem na barki, ale nie wiem, czy będę nagrywał. Zobacz, ale chciałbym się tak skupić na treningu, wiadomo, nie każdy trening sobie nagrywam na YouTube'a. Wszystkie oczywiście treningi już są na YouTube'ie moje, ale nie każdy nagrywam, bo mam także, na przykład zrobię sobie 2 vlogi i jeden taki kurde dzień, że naprawdę sobie chcę przetrenować mocno muzyczka i jechać z tematem, bo też ogólnie kurde wiecie jak jest, no, jednak no, treningi to jest priorytet, oczywiście YouTube też, ale no progres jest ważny i czasami dobrze sobie kurde też potrenować bez tej kamery, chociaż nie jest to jakieś mega uciążliwe nagrywać się samemu, ale czasami trzeba wjechać, zrobić swoje, tym bardziej, że jutro idę do pracy, zaczynam nocne zmiany, także 3 nocki sobie przepracuję też na spokojnie, zobaczymy, no może nagram, ogólnie mam ochotę nagrywać, ale zobaczę jak będzie jutro, bo kurde jest tak, że wtedy po siłowni od razu muszę kończyć niestety vloga, no bo idę do pracy. No a na chwilę obecną kurde już problemy zaczynają się z jedzeniem i to dość mocne. Nie chce mi się już za bardzo jeść. Jak myślę o ryżu, bo z kurczakiem nie mam problemów. No to kurde odechciała mi się. Dzisiaj na przykład nie było żadnego posiłku z ryżu, tylko jakieś płatki ryżowe i bagle. Lub tosty. Wiem, że to nie jest jakaś mega dobra opcja, bo to nie wpływa takie jedzenie dobrze na trawienie. Ale kurde, no czasami trzeba pokombinować, coś pozmieniać, żeby kurde jakoś to dociągnąć do końca ten dzień. Także to by było na dzisiaj. To by było na tyle dzisiaj. Kurczę, ja tu kończę tego vloga, widzimy się w następnym oczywiście z treningu, nie wiem jeszcze jakiego, być może tych barków jutrzejszych, a nie no to zobaczymy. Także dzięki za wszystkie lajki, subskrypcje, bo cały czas coś tam nowych subskrybentów przybywa.
No i pamiętajcie, bądźcie zdrowi i rośnijcie, kurde, zdrowo. Do zobaczenia. Na razie.